Na moim kanale nie może zabraknąć filmu opowieści o profesorze Stefanie Kuryłowiczu. O tym panu trzeba opowiedzieć, jeśli się mówi o współczesnej architekturze. Tutaj podkreślam słowo architektura. Bardzo dobrym pretekstem do mojej opowieści są kolejne urodziny, które właśnie minęły. Pan Stefan Kuryłowicz urodził się 26 marca 1949 roku. Opowiem o faktach i o plotkach. Zamieszczę tutaj troszeczkę moich komentarzy dotyczących postaci pana Kuryłowicza. Zachęcam gorąco również do zapoznania się z panem Stefanem, bo jest to postać ważna w polskiej architekturze współczesnej ze względu na kilka faktów, ze względu na dorobek, kilka znaczących w krajobrazie architektonicznym realizacji, ze względu na postawę artystyczną i zawodową. Jest to jedyny znany mi architekt celebryta w takim pełnym i dobrym tego słowa znaczeniu, czyli osoba, która ma coś do powiedzenia i to, co ma do powiedzenia, jest potwierdzone osiągnięciami zawodowymi. Kim był pan Stefan Kuryłowicz? Był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zaczynał oczywiście jako asystent i wywodził się z zakładu, który projektował obiekty przemysłowe. Później miał własną katedrę, własny zakład i prowadził autorskie zajęcia z projektowania architektonicznego. To jest najważniejszy przedmiot w trakcie studiów. Przez cały semestr w trakcie tego przedmiotu studenci robią projekt tak krok po kroku, konsultując ten projekt i na koniec przedstawiają wykonany w ten sposób projekt w trybie konkursowym, to znaczy na planszach z grafiką i liczy się zawartość merytoryczna, jakość tego projektu i zaprojektowanej architektury, jak również, nie okłamujmy się, również strona graficzna prezentacji. Oprócz tego prowadził zajęcia kierunkowe, które nosiły nazwę, teraz nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, praktyka architektoniczna. I był to obieralny przedmiot, który można było sobie wybrać i na tym przedmiocie opowiadał o zawodzie architekta w aspekcie, powiedziałbym, pozaprojektowym, to znaczy pod kątem prowadzenia pracowni, omawiał relacje z klientem, prowadzenie negocjacji, rozmów, kwestie umów na prace projektowe. Były to absolutnie arcyciekawe zajęcia, jedyne w swoim rodzaju na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i moim zdaniem bardzo potrzebne. Ja tu przedstawię kilka moich autorskich, bardzo ryzykownych diagnoz i teorii i oto jedna z nich. No więc pan Stefan Kuryłowicz był takim profesorem praktykiem. To znaczy, to nie był ktoś, kto tkwił w książkach i spędzał życie w bibliotece, tylko była to osoba, która głównie zajmowała się własną praktyką zawodową i na Wydziale Architektury prezentowała swoje własne autorskie wnioski, które z tej praktyki wynikały. I to były bardziej właśnie takie kwestie praktyczne niż naukowe. Chociaż nie przesadzajmy, tych naukowych aspektów również tam trochę było. W każdym razie był to praktyk, który osiągnął sukces. I to moja ryzykowna kolejna teoria mówi, że to był sukces gigantyczny na miarę Polski. Natomiast, to znaczy w skali Polski osiągnął w architekturze, w moim odczuciu, wszystko lub prawie wszystko, co było do osiągnięcia i przez długi czas był absolutnym liderem, jeżeli chodzi o architekturę. W skali świata wydaje mi się, że reprezentował raczej przeciętny, solidny poziom, to znaczy te realizacje tutaj polskie w historii światowej architektury, powiedziałbym, że chyba raczej się nie liczą. Tak więc, jak wspomniałem, był wykładowcą, był również praktykiem. Miał własną pracownię i to od lat 80., czyli od momentu, kiedy już taką własną pracownię można było mieć, przy czym w którymś z wywiadów albo w którymś z filmików sam przyznaje, że był to swego rodzaju falstart. To znaczy, tak naprawdę warunki do tego, żeby mieć własną pracownię architektoniczną, pojawiły się dopiero na początku lat 90., ale on wtedy już tą pracownię miał,
i wystartował ostro z kopyta na rynku architektury. Ja pamiętam, że jego pierwsza pracownia mieściła się w piwnicy na Ochocie, w budynku, w którym zresztą mieszkał jeden z moich kolegów ze studiów. I później pan Stefan Kuryłowicz był pierwszą osobą, która posiadała taką własną siedzibę, to znaczy ta pracownia mieściła się we własnej siedzibie, która została zaprojektowana właśnie przez niego. I ta siedziba była swego rodzaju takim manifestem architektonicznym. Zresztą trzeba zaznaczyć, że pan Stefan prowadził swoją działalność wspólnie z żoną Ewą Kuryłowicz i mówiąc o niej, określał ją mianem moja znakomita żona, o czym można się przekonać słuchając wywiadów z nim. Przynajmniej dwukrotnie na takie określenie natrafiłem. Pracownia mieści się tam zresztą, firma działa do dzisiaj. Mieści się na Saskiej Kępie przy ulicy Berezyńskiej. Obecnie to są dwa przylegające do siebie budynki połączone. To znaczy one nie były budowane od zera, tylko były, miały zmieniane wnętrze, były adaptowane. Jako praktyk pan Stefan Kuryłowicz osiągnął sukces finansowy. Tu moja kolejna ryzykowna teoria. Ja zresztą już na ten temat mówiłem w jednym z poprzednich filmików. Uważam, że ten sukces finansowy był być może oszałamiający, jak na architekturę. Moim zdaniem był przeciętny, jeżeli mówi się o biznesie. Raczej nie sytuował pana Stefana na w pozycji osób notowanych, prawda, w Forbesie. Moim zdaniem architekt po prostu nie zarabia za dużo. To nie jest najlepszy sposób prowadzenia biznesu. To znaczy, to nie jest najlepszy pomysł na biznes. Ten biznes nie daje zbyt wysokiej stopy zwrotu. To jest temat na oddzielny film. Notabene tutaj, jeżeli kto w wywiadach i w filmikach prezentujących architekturę i osiągnięcia pracowni, jak refren pojawia się kwestia realizacji projektów za niską cenę. Do tego jeszcze wrócę. Przykładem takiego projektu jest na przykład fabryka wiązek kablowych Osterwik w Nieporęcie. Jeżeli chodzi, wracając do tematu praktyki, jeżeli chodzi o sukcesy w architekturze, to tutaj pan Stefan osiągnął bardzo dużo, wygrywał konkursy, ma na swoim koncie liczne, charakterystyczne realizacje. Ja tutaj podkreślę, chodzi o zrealizowaną architekturę. Tu nie chodzi o zrealizowany budynek, tylko chodzi o to, że w tych realizacjach zrealizowane zostały założenia architektoniczne i to te założenia okazały się sukcesem. Ta architektura ideologicznie okazała się sukcesem i później budynki były prezentowane w pismach branżowych, w żurnalach architektonicznych. Budynki posiadają prestiż i budzą dzięki temu zainteresowanie. Wiąże się z tym również sukces komercyjny, to znaczy takie budynki się sprzedają, są w całości wynajęte i w modzie w którymś momencie było mieć siedzibę firmy zaprojektowaną przez pana Kuryłowicza. Przykładowe realizacje to chociażby biurowiec LOT-u przy ulicy 17 stycznia w Warszawie, terminal lotniska w Modlinie, biurowiec Focus, to jest taki czarny budynek naprzeciwko Głównego Urzędu Statystycznego przy Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Stacja metra Dworzec Gdański. Budynek Nautilus przy ulicy Nowogrodzkiej. Budynek, który powstał w miejscu wyburzonego Supersamu. Budynek, który został w miejscu wyburzonego pawilonu chemii przy ulicy Nowogrodzkiej, czy zdaje się nawet przy Brackiej. Fabryka Avon w Garwolinie i biurowiec tej samej firmy przy ulicy Słowiczej w Warszawie. Jak można scharakteryzować architekturę tworzoną przez pana Stefana Kuryłowicza i przez jego zespół? Więc jest to architektura rodem z architektury przemysłowej. Powiedziałbym, że jest ona brutalna, prosta, bez zbędnych ozdób. Tutaj ozdobą są detale konstrukcyjne, charakterystyczne materiały, beton,
stal. Można powiedzieć, że są to budynki w stylu high-tech. Detal jest przemysłowy. Można powiedzieć, że są to domy maszyny, czyli tak jak istniała kiedyś taka teoria, dom maszyna do mieszkania, tak można powiedzieć, że te budynki, na przykład biurowiec LOT-u, to jest dom biurowiec maszyna do pracy biurowej. Jest to architektura, powiedziałbym, męska, utrzymana w dosyć takiej zdecydowanej męskiej tonacji. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to dominuje kolorystyka raczej ciemna, poważna. Niektórzy mówią, że posępna, niektórzy, że za posępna. Chociaż trafiają się budynki lekkie i jasne. Tutaj chociażby budynek, który powstał w miejsce pawilonu Orbis przy na rogu ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej. Generalnie są to budynki zawsze zdecydowane z czytelną zasadą architektury. Patrząc na budynek, od razu odczytuje się zasadę, według jakiej ta architektura została tam zakomponowana. Charakterystyczne są dosyć ostre kontrasty. Generalnie patrzy się na budynek i rozumie zasadę. Czasami te budynki są na granicy kontrowersji i tutaj jedne z tych kontrowersji powstają chociażby przez to, że właśnie te budynki powstały w miejsce burzonych innych obiektów, które były uznane za wartościowe, miały grono obrońców, chociażby tutaj wspomniany Supersam czy Pawilon Chemii. No więc moja kolejna ryzykowna teoria autorska brzmi: ja te budynki lubię, mi taki styl projektowania odpowiada, chociaż przyznam, że całe miasto zaprojektowane przez pana Stefana Kuryłowicza mogło być już zbyt męskie, zbyt brutalne i ogólnie nie do zniesienia. Tym niemniej, ponieważ to są takie troszeczkę jednak rodzynki w cieście, to one doskonale działają i stanowią takie charakterystyczne, bym powiedział, punkty orientacyjne. Nie da się tych budynków nie zauważyć, nie da się koło nich przejść obojętnie. Powiem szczerze, jako student Wydziału Architektury, kiedy jeszcze śledziłem na bieżąco to, co się w architekturze dzieje, obecnie jednak głównie tworzę dokumentację i śledzę raczej zmiany w prawie niż trendy w architekturze, to ja wtedy czekałem na każdą nową realizację z autentycznym zaciekawieniem, co tamtym razem pracownia pana Stefana zaproponuje, co wymyślą, i uważam, że te obiekty wzbogacają przestrzeń. Tak więc zachęcam się do zapoznania z panem Stefanem, z jego realizacjami. Warto pójść, wejść, obejrzeć, samemu ocenić, samemu sobie na ten temat zdanie wyrobić. Kilka słów na temat postawy pana Stefana Kuryłowicza jako architekta. Był on wyznawcą teorii, że architekt odpowiada w projekcie za wszystko, od początku do końca, od postawienia pierwszej kreski w koncepcji do momentu zakończenia budowy, kiedy ostatnia osoba z tej budowy schodzi i budynek zostaje oddany do użytku. Był tutaj bezkompromisowy, na granicy konfliktu. W jednym z polecanych filmików zwracam uwagę na ten moment, kiedy mówi o projekcie wspomnianego budynku Focus przy trasie Łazienkowskiej. Pan Stefan uważał, że budynek powinien być czarny. Klient miał na ten temat odrębne zdanie. Pan Stefan uparł się, że budynek musi być czarny. Proszę posłuchać, w jaki sposób on to mówi w swoim charakterystycznym tonem, i postawił na swoim: budynek jest czarny i odniósł sukces, zarówno pod względem architektury, jak i sukces komercyjny. Uważam, że jest to świetna realizacja. Bardzo ten budynek lubię. Jeszcze wrócę do tego budynku. Pan Stefan był architektem biznesmenem. To znaczy, w relacji z klientem dążył do osiągnięcia sytuacji wygrał-wygrał. Obecnie bardzo popularna jest sytuacja, kiedy przychodzi klient do architekta i klient by chciał dostać dokumentację i najchętniej za nią nie zapłacić. No więc z panem Stefanem takie numery nie przechodziły i jest taki konflikt. To znaczy, klientowi zależy głównie na dotrzymaniu terminu i
na tym, żeby zmieścić się w budżecie i w terminie. Architektura dla klienta ma dużo mniejsze znaczenie, znajduje się gdzieś tam na dalszych miejscach, jeżeli chodzi o priorytety. Dla architekta oczywiście najważniejsza jest architektura, żeby zrealizować budynek, który przy spełnieniu tych warunków, o których już powiedziałem, no to są warunki konieczne, żeby budynek w ogóle powstał, ale żeby on był też architekturą. I pan Stefan Kurłowicz zawsze te warunki spełniał i gratis dodawał właśnie architekturę najwyższej próby, taką, która trafiała później do branżowych żurnali, była omawiana, komentowana przez wiele osób, podziwiana, na przykład przeze mnie. I bardzo często tą architekturę udało się zrealizować w niewielkim budżecie. Ja już na ten temat mówiłem w moim filmiku Architekt kontra klient. Budynek nie musi być ze szczerego złota, czyli drogi, żeby miał dobrą architekturę. Pan Stefan doskonale to czuł i doskonale to w swojej praktyce realizował. Moja kolejna ryzykowna tutaj diagnoza, teoria. Mam wrażenie, że pan Stefan był nielubiany w środowisku architektów, być może za swoje sukcesy. Natomiast nie wdawał się w osobiste wycieczki i kłótnie. Był w moim odczuciu wyznawcą zasady: psy szczekają, karawana jedzie dalej. Nie przypominam sobie, żeby wdawał się w jakieś przepychanki i dyskusje w formie listów otwartych, które były później ku uciesze gawiedzi publikowane na przykład na łamach branżowych żurnali typu Architektura Murator. I można było co miesiąc śledzić dramaty w odcinkach i wymianę jakichś dziwnych pretensji. Ja pana Stefana sobie tutaj nie przypominam w takich akcjach. Pan Stefan uchodził za osobę niemiłą i niesympatyczną w obyciu. Ja tego nie potwierdzam. Jeszcze wrócę w następnym filmiku do tego tematu. Był to człowiek wielu pasji. Przede wszystkim był wysportowany, żeglarz, biegacz, tenisista. Co ciekawe, pilot amator, posiadał licencję na pilotowanie samolotów ultralight. Był to taki człowiek renesansu, nie tylko topowy architekt. Tutaj plotka, na jaką natrafiłem, zbierając materiały do mojego filmiku, mianowicie, to jest plotka, zaznaczam, to jest coś, co ja przeczytałem, przepraszam, że nie podam źródła, mianowicie kiedyś zaproponował, że jeżeli ktoś przegoni go w biegu na 10 km, to cała pracownia ma dzień wolny. I przypominam, no, pan Stefan miał pracowników dużo młodszych od siebie. On miał wtedy, no nie wiem, z 60 lat i nikt go nie przegonił, nie było wolnego dnia. Był pan Stefan organizatorem nowoczesnej, powiedziałbym wielopoziomowej pracowni, w której była taka właśnie wielopoziomowa struktura w odróżnieniu od struktury dwupoziomowej. Pracownie, w których ja pracowałem, które były małe, miały strukturę dwupoziomową. Składały się z szefa, który kontrolował wszystko, i z jego asystentów. I koniec. I w momencie, w którym nie było szefa, cała pracownia, właściwie osoby w pracowni, w którymś momencie brakowało im kompetencji, ludzie nie wiedzieli, co robić. W wypadku pracowni pana Stefana potrafił on doskonale zorganizować zespół, również poprzez scedowanie kompetencji, i dzięki temu jego pracownia dużo lepiej funkcjonowała, dzięki temu mógł realizować dużo lepsze projekty, dużo lepiej, i jak sam wspomina w jednym z polecanych przeze mnie za chwilę filmików, pan Stefan nie kreślił na komputerze nie rysował, nie pracował, robili to za niego inni. Tak więc w pracowni była struktura, był szef, następnie piętro pod nim byli kierownicy, czyli partnerzy, asocjaci, zdaje się, że to takie miano ci ludzie nosili, i oni byli kierownikami poszczególnych projektów, i szef nadawał ogólny ton, ci asocjaci pilnowali, żeby to zgodnie według tego tonu zostało wykonane, i
Na samym końcu byli kreślarze, którzy wykonywali tutaj poszczególne rysunki. Zachęcam do obejrzenia kilku filmików o panu Stefanie Kuryłowiczu i polecam tutaj następujące pozycje. Na YouTube można znaleźć film w ramach sylwetki. Ja nie jestem pewien, czy to nie jest opublikowane na kanale gazeta.pl. Architekt, który zmienił oblicze Warszawy. Jeżeli wpisze się Stefan Kuryłowicz, to na pewno ten filmik gdzieś tam na górze w wynikach się pojawi. Film jest króciutki. Ja uważam, że jest on troszeczkę demagogiczny, zwłaszcza nie zgadzam się z twierdzeniem bogactwa, które tam, zdaje się, że tam pada określenie o bogactwie, to o tym opowiem może jeszcze. Następnym filmikiem, który bardzo polecam, jest on niedostępny na YouTube, jest on natomiast na portalu Vimeo, należy wpisać hasło Stefan Kuryłowicz w wyszukiwarkę Google, przejść do zakładki filmy i na pewno się ten film odnajdzie. Jest to film, który nosi tytuł Wnętrze architekta. Ten film jest dużo lepszy, przy czym jest on za krótki. Trwa 20 minut, jest tam poruszone mnóstwo wątków. Uważam, że wyszedł doskonale, bardzo ciekawy jest. Bardzo ciekawie pana Stefana pokazuje. Natomiast no, jest za krótki. Te wątki wymagałyby rozwinięcia, komentarza, ale jest to rzecz, która wydaje mi się, że powinna ogólne zrozumienie postaci pana profesora dać. Co polecam szczególnie? To jest nowość. Pojawiły się całkiem niedawno dwa filmiki, ja bym powiedział, że to są perły. Perły z lamusa. Są to mianowicie dwa mniej więcej godzinne wykłady pana profesora. Nagrania te pochodzą ze Szczecina, gdzie pan Stefan Kuryłowicz był zaproszonym gościem, więc organizatorzy te wykłady, spotkania nagrali. I to jest właśnie być może przyczyna, dla której nie ma takich nagrań, przynajmniej ja nie widzę, nie słyszałem o takich nagraniach z Warszawy. W Warszawie pan Stefan był u siebie, nikt go nie nagrywał. Zresztą w czasach, kiedy ja studiowałem, powiedzmy sobie szczerze, nagrania były o wiele droższe. Sprzęt do wykonania nagrania był o wiele droższy. Ja takim sprzętem nie dysponowałem i to ani kamerą, ani urządzeniem, które by w jakiś sensowny sposób mogło nagrać dźwięk. To znaczy tego typu nagranie, nawet gdyby użyć dyktafonu, no to przypominam, że oczywiście wtedy kaseta trwa pół godziny, trzeba zmieniać kasetę w czasie wykładu. Trzeba by tą sprawę z panem profesorem oczywiście uzgodnić, ustalić. Ja nie wiem, czy on miałby chęć. Nikt go prawdopodobnie o to nie poprosił. Ja przynajmniej o takich nagraniach nie słyszałem. Natomiast w Szczecinie, gdzie był zaproszonym gościem, no swego rodzaju gwiazdą, to był, zdaje się, rok 2004, teraz nie jestem pewien, no proszę sobie sprawdzić i warto obejrzeć te filmy. Tam był zaproszony, tam prawdopodobnie zgodził się na to, żeby go nagrać i nie ukrywam, że dla mnie te wykłady, obejrzenie tych wykładów było olbrzymim przeżyciem. Poczułem się 20 lat młodszy. Materiał był absolutnie genialny. Bardzo dziękuję za udostępnienie tych filmów. Jakość techniczna ich jest, no, być może nie najlepsza tam chwilami, być może trudno zrozumieć, o czym mowa, ale zrozumieć można. I tak naprawdę każdy z tych filmów można by też skomentować zdanie po zdaniu, o czym tam jest mowa, można by jeszcze coś dodać, ale jest tego materiału sporo. Uważam, że to się doskonale słucha i naprawdę fantastycznie, że taka perła wypłynęła po latach, że jest dostępna. Serdecznie polecam, naprawdę warto. Także na razie to jest koniec moich wywodów. Zapraszam na część drugą, w której jeszcze troszeczkę o panu Stefanie Kuryłowiczu opowiem z troszeczkę innej perspektywy, z perspektywy studenta.